Dzień dobry, kochani. Witam Was na moim kolejnym spotkaniu live z Wami, kolejnym dniu wyzwaniowym. I dzisiejszy live stał się tak naprawdę odpowiedzią na prośbę Justyny, która w wiadomościach do mnie opisała swoją sytuację obecną. I poprosiła o pomoc w tym, co się dzieje w jej życiu. I pomyślałam sobie, że przez ostatnie 2 lata jestem tak naprawdę otoczona bardzo mocno tym tematem, z którym dzisiaj do Was przychodzę. Jest to bardzo mocny, bardzo trudny temat, ale w ostatnim czasie dotyka ogromu ludzi na całym świecie. Również mnie po części dotknął kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich 2 lat. Ze względu na to, co się tak naprawdę dzieje na świecie, odchodzi od nas bardzo dużo bliskich i dalszych nam osób. I w pewnym momencie tak naprawdę nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Ten live, mimo że jest o śmierci, o rozstaniu i o żałobie, będzie dotyczył nie tylko takiej śmierci fizycznej drugiego człowieka, ale będzie dotyczył wszystkiego, z czym potrzebujemy się pożegnać i co już chce odejść z naszego życia i z naszego świata. I gdybym miała przyjąć i powiedzieć, co jest tak naprawdę największą transformacją, co daje największą transformację w moim życiu, to wymieniłabym 2 aspekty. Pierwszym aspektem jest śmierć, a drugim aspektem jest ruina. I obydwa aspekty są ze sobą bardzo mocno połączone i obydwa są bardzo trudne dla nas jako ludzi do przyjęcia, do takiego przyjęcia z szacunkiem i do pogodzenia się z tym, co się dzieje. Natomiast im bardziej trzymamy to, im mniej jest w nas zgody na to, by przejść przez ten proces. Nie mogę nazwać właściwie, ale przejść przez ten proces z wewnętrzną zgodą, tym trudniejszy jest to dla nas proces. I dzisiaj chcę Wam o tym opowiedzieć. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o śmierci, o rozstaniu, o żałobie, o tym, jak możemy pożegnać tych, których już nie ma w naszym życiu. Jest to tak bardzo ważny moment, ponieważ konsekwencje, które pojawiają się w naszym życiu, w naszym świecie, w naszym ciele, w naszym zdrowiu, i konsekwencje po drugiej stronie dla osoby, która odeszła, są ogromne, jeżeli nie potrafimy ze zgodą wewnętrzną przejść tego procesu. Więc droga Justyno, z ogromnymi wyrazami współczucia dla Ciebie, ten live zgodnie z odpowiedzią na Twoje wiadomości jest dla Ciebie, ale myślę, że bardzo wiele osób odnajdzie w nim coś również dla siebie. Przywitam się z Wami na początku, a potem już połączę się z tym, co ma być Wam przekazane, co płynie tak naprawdę z przekazu. I wierzę, że każdy weźmie tutaj dla siebie to, co jest z Wami zgodne. Witaj Krzysztofie, dzień dobry Łukaszu. No proszę, nie przez przypadek. Pojawiam się w tym momencie być może dla Ciebie Łukasz. Cześć Jolu, witaj Donata, cześć Janeta, witaj Karolu. Okej, pozwólcie tylko, że otworzę sobie to, co przygotowałam, bo nie chciałabym. Zapewne i tak będę mówić inaczej niż to, co przygotowałam jako taki skrypt kilku punktów. Pozwolę sobie, by to zwyczajnie popłynęło tak, jak ma płynąć, i zobaczymy, co się pojawi. Mamy przed sobą kilkanaście minut i chcę je dedykować właśnie temu procesowi. I tak naprawdę mam takie poczucie, tak jak wczoraj Wam opowiadałam na tym live'ie o projekcie, który niedługo się pojawi jako warsztat, który będzie można wejść o projekcie
wychodzenia do świata, o projekcie pokazywania swojej pasji, otwierania się z tą pasją na świat, dzielenia się z ludźmi i swoistego tworzenia z tego firmy bądź biznesu. Tak również mam poczucie, dokładnie tak, Łukaszu. Tak również mam poczucie, że ten temat, temat śmierci i żałoby, jest czymś, co dojrzewało we mnie bardzo, bardzo długo. I być może część z Was pamięta jeden z wpisów. Dla niektórych osób może on się wydawać zupełnie banalnym wpisem ratowania bażanta, który kilka miesięcy temu został znaleziony przeze mnie i przez moje córki na środku bardzo ruchliwej drogi, który żył i siedział po prostu po środku i te samochody między nimi śmigały. I oczywiście tego bażanta nie udało nam się uratować. Pamiętam, wtedy we mnie było takie ogromne poczucie wielu pytań dlaczego i takiej niezgody, po co w ogóle zawracałam sobie tym głowę, po co w ogóle fatygowałam się i jeździłam z tym ptakiem i robiłam różne rzeczy, po co. I wiele pytań dlaczego, na które tak naprawdę nie byłam w stanie znaleźć odpowiedzi do pewnego momentu. Ponieważ w pewnym momencie, kiedy zaczęłam rozpisywać sobie to w dzienniku i weszłam w medytację, zobaczyłam, po co tak naprawdę to jest, i zobaczyłam, że aspekt śmierci jest czymś, co przewija się przez całe moje życie. Kiedy rozmawiałam ze swoimi bliskimi, znajomymi o tym, jak to było, kiedy byliśmy dziećmi, zdałam sobie sprawę, że moje doświadczenie dzieciństwa jest mocno okraszone śmiercią. W samym moim otoczeniu, w samej mojej rodzinie, wśród znajomych moich rodziców, ta śmierć ciągle się przewijała i było ogrom. Zaliczyłam jako dziecko ogrom pogrzebów, zarówno pogrzebów ludzi starszych, jak i ludzi młodych, jak i dzieci. I pamiętam, że nigdy nie było to nic, co napawałoby człowieka radością. Te pogrzeby były zawsze przesączone ogromnym bólem, ogromnym, niewyobrażalnym smutkiem, rozpaczą, przepełniony ogromem trudnych emocji. Ale pamiętam też, że w swoim życiu jako dziecko sama wiele takich pogrzebów zorganizowałam w świecie dziecka, gdzie chowałam wszystkie zwierzątka, które znalazłam, a które umarły. Zrobiłam ogrom grobów, odbyłam ogrom modlitw nad tymi grobami, postawiłam ogrom krzyży na tych grobach i właśnie ten moment z tym bażantem mi o tym przypomniał. Przypomniało mi to, że ta śmierć tak naprawdę cały czas przewija się przez moje życie. I kiedy zaczęłam bliżej z tym siedzieć, to zdałam sobie sprawę, że nie chodzi tylko o śmierć fizyczną drugiego człowieka, ale chodzi również o śmierć wszystkiego tego, co ma odejść z naszego życia. Przez ostatnie lata w moim życiu, z tym, czym się z Wami dzielę, to, co robię, tak naprawdę przechodziło swoistą transformację i były takie, powiedziałabym, bardzo mocne momenty, w których pojawiało się coś nowego, ale ja bardzo mocno chciałam się trzymać tego starego i nie pozwalałam, żeby to stare odeszło. I było mi bardzo, bardzo trudno i ciągnęło się i to ciągnęło, aż w końcu można by powiedzieć, że zupełnie, kompletnie umarło. Ale nie dlatego, że ja się na to zgodziłam, tylko dlatego, że taka była kolej rzeczy. Co nie znaczy, że we mnie była zgoda. Ponieważ tej zgody we mnie nie było, to nowe nie mogło wejść. I tak samo jest z naszą śmiercią fizyczną. Że w momencie, w którym my doświadczamy takiej śmierci wśród naszych bliskich, to, co się najczęściej dzieje, to jest brak naszej zgody na to. My zwyczajnie nie godzimy się, żeby nasi bliscy odchodzili. My nie chcemy tego. I bardzo ciężko jest również tym bliskim, ponieważ można zaobserwować dwa kierunki, które się zadziewają wówczas. Pierwszy to taki, kiedy bliska osoba, która jest na granicy odejścia, jest pogodzona z tą śmiercią i chce odejść. A drugi kierunek jest taki, kiedy ta bliska osoba nie jest przygotowana na tą śmierć i odchodzi. I kiedy nie jest przygotowana, kiedy nie jest gotowa, żeby się pożegnać, wówczas to, co się dzieje, to zostaje jakby zawieszona
Zostaje zawieszona między niedokończonymi sprawami, między tym, że ci, którzy byli wokół niej, którzy pozostali żywi, również się z tą śmiercią nie godzą, również nie ma w nich wewnętrznej akceptacji na to, żeby ta osoba odeszła. I wówczas pojawia się takie zawieszenie energii, aspektu duchowego tego człowieka, tej istoty, zawieszonego między światami. I powoduje to, że ani my nie możemy pójść dalej w swoim życiu, ani ta druga osoba nie może pójść dalej. Już, kochani, czytam wasze wiadomości, bo widzę, że piszecie. Dzień dobry, Angeliko. Tak, dokładnie. Umiejętność przeżywania żałoby jest niewyobrażalnie ważna, Łukaszu, tak jak piszesz. Witaj, Ewo. Dziękuję, że się dzielisz, Łukaszu, tym, jak to widziałeś. Śmierć, żałoba. W jednym roku straciłam rodziców i partnera. Ogromny ból, ogromna niemoc. Bardzo mi przykro, Angeliko, jest. Widzę, jak trudne jest to doświadczenie i dziękuję Ci, że dzisiaj jesteś tutaj ze mną na tym live'ie. Dokładnie tak, brak zgody, bo gdyby była akceptacja, to jest bardzo trudne, to byłoby przyzwolenie na życie dalej, choć ból ogromny również zostaje. Tak, i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, o procesie, do którego bardzo rzadko zapraszamy siebie. Tak jak powiedziałam, jest to proces, który dotyczy nie tylko śmierci fizycznej, bliskiej nam osoby, ale jest to proces, który dotyczy wszystkiego, co chce odejść z naszego życia. I ci z Was, którzy już mnie znacie, wiecie, że to, o czym mówię, nigdy nie jest takie czarne lub białe, że opowiadam Wam aspekty z trzech przestrzeni. I tak też będzie dzisiaj. Nie będę dzieliła się z Wami tylko tym, co jest ziemskie, co jest ludzkie. Podzielę się z Wami wszystkim tym, czym tak naprawdę jest śmierć, abyście mieli szerszy obraz. Bo dopiero wtedy, kiedy mamy szerszy obraz, kiedy możemy zobaczyć cały obraz, jak wygląda śmierć i czym naprawdę jest śmierć, jesteśmy w stanie przyjąć ten proces do siebie. W przeciwnym wypadku staje się to dla nas absolutnym dramatem i pożegnanie się z taką osobą oznacza, że żegnamy się z nią na zawsze, już nigdy jej nie będziemy widzieć. Nawet ta świadomość, mimo tej świadomości, którą ja mam, nie oznacza, że jest lepiej i łatwiej i że z dnia na dzień jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, że ktoś odchodzi, że ktoś umiera. To tak nie działa. Natomiast jesteśmy w stanie wprowadzić się w pewien rytuał żałoby, który uwalnia nas i uwalnia tą osobę, która odeszła. I zwalnia tą osobę, która odeszła, dzięki czemu oboje możemy pójść dalej i ukierunkować dalszą część swojej podróży życia we właściwą stronę. W przeciwnym wypadku oboje jesteśmy uwikłani. I gdybym nie opowiedziała Wam tego w pełni, to musiałabym skłamać. Zwyczajnie musiałabym kilka rzeczy zataić. Kiedyś byłoby mi trudno o tym mówić. Zwyczajnie czułabym wstyd, zażenowanie. Dzisiaj to jest moje życie. To, czym się z wami dzielę. Tak żyję, tak funkcjonuję, tak widzę świat, tak go doświadczam, tak go postrzegam, tak go odczuwam. Jako świat, który jest nie tylko światem fizycznym, gdzie mamy ciało jako ludzie, ale który jest również światem duchowym i również światem energetycznym. I w momencie, w którym odchodzi bliska osoba, z którą w jakikolwiek sposób byłam związana, jestem w stanie z tą osobą połączyć się i zobaczyć, czego ona potrzebuje. Tak było rok temu, kiedy zmarła moja babcia. Tak było w ciągu ostatniego roku, kiedy odeszło kilku moich znajomych, bliższych i dalszych, których całkiem niedawno jeszcze miałam możliwość widywania niedaleko mojego domu rodzinnego, gdzie zjeżdżali się tak naprawdę na wakacje i znaliśmy się od wielu, wielu lat. Młodzi ludzie. Niektórzy byli młodsi niż ja, niektórzy byli w moim wieku, niektórzy byli niewiele starsi. I były to takie momenty takiego bardzo dużego dla mnie zatrzymania się. Kiedyś
Prawdopodobnie bym doszukiwała się powodów, dlaczego, co było nie tak, co było złe, tak jak Justyna, która pisała w swojej wiadomości o tym, jak ogrom negatywnych komentarzy pojawił się po artykule dotyczącym śmierci jej bliskiego kolegi. I dzisiaj dla mnie są to tak intymne przeżycia, że ja się tym z nikim nie dzielę. Zostawiam to absolutnie sobie, zostawiam to dla siebie, pozwalam sobie z tym być i pozwalam siebie przeprowadzić przez ten proces, dzięki czemu jestem w stanie funkcjonować każdego dnia, nawet jeśli wewnętrznie czuję tą żałobę. Natomiast to, o czym chcę Wam opowiedzieć jako przykładzie mojego procesu żałoby, na który sobie nie pozwoliłam przez pierwsze 2 lata, a który po 2 latach dopiero się rozpoczął, to był moment, w którym straciłam jedno ze swoich nienarodzonych dzieci. I to jest specyficzny moment śmierci, ponieważ jest to moment śmierci, którego tak naprawdę, jeżeli to dziecko jest kilkutygodniowe, czy nawet kilkunastotygodniowe, to rzadko jako matka kobieta pozwala sobie na przeżycie tego w formie żałoby. Czym innym jest, kiedy mamy to dziecko fizycznie w dłoniach, kiedy ono jest już w pełni rozwinięte, a czym innym jest, kiedy ono jest w fazie takiego rozwoju. I ja przez pierwsze 2 lata absolutnie odsuwałam od siebie to wszystko. Nie pozwalałam sobie. Uznawałam, że nie ma tam po czym płakać. Dopiero po 2 latach pozwoliłam sobie na pewien proces. I o tym procesie dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Ponieważ, tak jak powiedziałam, jeżeli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie jednowymiarowo, jeżeli będziemy patrzeć na odejście bliskiej nam osoby tylko jako na odejście i zakończenie życia poprzez ciało fizyczne, wówczas jest to dla nas absolutnym dramatem i będzie to dla Was absolutnym dramatem. Będzie to dla Was niewyobrażalnie trudne. Natomiast pozostają jeszcze 2 aspekty, które nie podlegają śmierci, ale podlegają transformacji. Ta transformacja zostaje zatrzymana. Ona zostaje zatrzymana w tych 2 przestrzeniach dla osoby, która odchodzi i zostaje zatrzymana dla Was w pełni na 3 przestrzeniach, czyli fizycznym, duchowym i energetycznym. Przestrzeń fizyczna i przestrzeń duchowa, tam nie istnieje śmierć, nie istnieje pojęcie śmierci takiej śmierci, jakiej my doświadczamy, jeżeli chodzi o nasze ciało fizyczne. Tam śmierć jest transformacją. Śmierć jest odejściem tego, co stare, zrobieniem miejsca na to, co jest nowe. I tak to wygląda w świecie energii i w świecie duchowym. Jeśli nie mamy wewnętrznej na to zgody, na ten proces opłakania, na proces bycia w tej żałobie, w tych emocjach, jeśli naciskamy na siłę, abyśmy jak najszybciej to zakończyli, kiedy inni naciskają na nas, że już czas się pozbierać i nie ma co dłużej nad tym płakać, wówczas ta transformacja nie może przebiec we właściwy sposób, nie może się dopełnić. Nie ma czegoś takiego. Pojęcie żałoby stricte określone w czasie nie istnieje. Dla każdego z nas czas żałoby jest inny. I czas żałoby kończy się wtedy, kiedy czujemy, że się zakończył. Natomiast bardzo trudno jest, by on w ogóle się zakończył, jeżeli my wewnętrznie nie chcemy czegoś puścić. Jeżeli wewnętrznie nie ma w nas zgody na to, co się zadziało. Wówczas uwiązujemy i wikłamy się w tą sytuację. Ja bym nazwała to, że przyczepiamy sobie taką ogromną, ogromną kulę z łańcuchem do tego konkretnego zdarzenia w naszym życiu. I gdybyśmy narysowali linię naszego życia, to zobaczylibyśmy, że każdy taki moment, w którym nie wydajemy zgody na to, by odeszła dana bliska nam osoba lub by odeszło to, co chce odejść z naszego życia, to zobaczylibyśmy, że jesteśmy w jakimś punkcie na tej linii życia i do naszych nóg w wielu punktach na przestrzeni naszego życia mamy poprzyczepiane gigantyczne łańcuchy, które nas trzymają. Nie możemy ruszyć dalej. Możemy się przesunąć jakiś kawałek na tyle, na ile jesteśmy w stanie udźwignąć to, ale nie poszybujemy za daleko. Więc ta wewnętrzna zgoda i pogodzenie się z tym, że ta osoba odeszła, uwalnia nie tylko nas, ale uwalnia też tą osobę.
ta osoba może wejść dalej i iść dalej w transformację. I to jest cholernie trudne, kiedy ktoś odchodzi z naszego życia. Bardzo trudne. I to jest moment, kiedy trzeba pozwolić sobie na opłakanie. Kiedy trzeba usiąść i ze sobą pobyć. Jeśli potrzebujemy płakać godzinę, to płaczemy godzinę. A jeśli potrzebujemy płakać cały dzień, to płaczemy cały dzień. Tylko ten płacz ma być płaczem, który uwalnia. Nie rozpaczaniem, a płaczem, który uwalnia. To jest inny rodzaj płaczu. Płacz, który uwalnia, płacz świadomy, świadomego przeżywania i żałoby, to płacz żegnania. Żegnania, oddawania czci, oddawania szacunku temu, który był, tej, która była w naszym życiu. Dziękowania za doświadczenia, za przebyte wspólne chwile radości i smutku. Wzięte lekcje i uwalniane emocje. To jest inny rodzaj żegnania i inny rodzaj żałoby. Dla mnie były niesamowicie wspierające w tym czasie listy, ale również były inne rzeczy, które pojawiły się w moim życiu. Jedną z takich rzeczy, kiedy pozwoliłam sobie na opłakanie tej śmierci, było to, że założyłam, zwyczajnie poczułam, że chcę. Założyłam, kupiłam specjalnie pierścionek, mały pierścionek z takim niesamowicie mocnym, zielonym kamieniem i czułam, że jest to taki symbol dla mnie żałoby. I wtedy się pojawiły też w mojej szafie zaskakująco zielone kolory i pojawiły się zielone bluzki i zielone sukienki. I na pytanie, ile czasu to będzie trwało, jeżeli to pytanie do mnie przychodziło, to potrzebowałam usiąść i odpowiedzieć sobie tyle, ile będę potrzebowała. Tyle, ile będę potrzebowała. Ponieważ chciałam się tego pozbyć jak najszybciej, tych emocji. Chciałam się pozbyć tego, żeby już nie płakać każdego dnia. I kilka prób zdjęcia tego pierścionka i odłożenia i uznania, dobra, już teraz wystarczy, bo już minęło ileś miesięcy, wystarczy. To nie zadziałało. W pewnym momencie przez ciąg procesów, przez który siebie przeprowadziłam, przyszło, że ten czas żałoby ma być czasem takim, jakiego ja potrzebuję i koniec. Więc pozwoliłam sobie na to. Minęło pół roku i pewnego dnia wstałam i poczułam, że to się dokonało. I zdjęłam ten pierścionek, odłożyłam go na półkę, włożyłam go do pudełeczka, wszystkie ubrania spakowałam i oddałam do charity. I efekt, poczucie, które wewnętrznie nastąpiło we mnie, jest poczuciem takiego niesamowitej zgody wewnętrznej, takiego pogodzenia się i akceptacji. Nie pogodzenia się, bo muszę, bo nie mam wyjścia, tylko pogodzenia się i akceptacji z przestrzeni miłości. Że tak było właściwie. Że był to jakiś etap w moim życiu i kiedy wezmę z tego to, co jest dla mnie ważne, wówczas jestem w stanie wejść wyżej. To jest trochę tak. Łukasz pyta, czy dobrze zrozumiał, że zgodnie z prawami duchowości zmarła osoba jest uwikłana naszym żalem, co ją blokuje w jej dalszej drodze. To jest tak, że kiedy zmarła osoba jest przygotowana na śmierć, bardzo często dzieje się, że odchodzi, kiedy nikogo obok nie ma. Jak sobie teraz przypomnicie różne sytuacje z waszego życia albo opowieści, gdzie ludzie byli w szpitalach i wydawało się, że jest wszystko z nimi okej, i nagle cała rodzina opuszczała pokój szpitalny i w momencie, w którym rodzina opuszczała pokój szpitalny, bo już się człowiekowi poprawiało, ta osoba odchodziła. I słuchając kilku podcastów właśnie na temat śmierci, na temat duchowych aspektów i energetycznych, to co się pojawiało od osób, które łączyły się z tymi zmarłymi, to tak naprawdę
wszystko to, co się działo wówczas w tym pomieszczeniu, miało jedno na celu, żeby ta rodzina odeszła, aby zmarły mógł odejść. Ponieważ jeżeli nie ma zgody bliskich naszych na to, żeby ktoś odszedł, to ten ktoś jest zatrzymany i jest uwikłany w tym byciu. Dlaczego? Ponieważ z przestrzeni duchowej ma poczucie, że ci bliscy sobie nie radzą. Z drugiej strony, kiedy dochodzi do tragicznej śmierci i nagłego przerwania życia, jest wiele spraw niedokończonych i taka osoba w przestrzeni duchowej czuje się uwiązana, bo jest coś niepodokończane. W obu przypadkach, jeżeli jakiekolwiek następuje uwiązanie i uwikłanie, to jest to moment, w którym trzeba pomóc tej osobie odejść. I wtedy to bardzo mocno uwalnia. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, Łukaszu. Jeżeli jeszcze potrzebujesz, by coś dopełnić, to proszę napisz. Nasze życie nas zatrzymuje, jednocześnie budzi i daje kopa przez śmierć bliskich. Ja tak to czuję, a miłość i tak jest głębsza i zawsze możemy się łączyć ze swoimi bliskimi. Tak jak ja to robię, ale to musi być zrozumienie tego i zaakceptowanie. Tak jest. To tak naprawdę ci, którzy odchodzą, nigdy nie znikają z naszego życia. Ich duchowość i ich energia zawsze może być w naszej przestrzeni, zawsze mamy możliwość komunikacji z nimi, zawsze mamy możliwość porozmawiania z nimi. To natomiast, co budzi największy ból w nas, to brak fizycznego ciała tych osób, to niemożliwość doświadczania emocji, które płynęły. To, że kiedy odchodzi mama, to nie można się do niej przytulić. To, że kiedy umiera tata, to nie można do niego zadzwonić. To, że kiedy odchodzi babcia, to już nie ma dokąd pojechać. I to jest to, z czym tak naprawdę mamy największy problem. I to jest to, gdzie potrzebujemy znaleźć uwolnienie. Bo bez tego uwolnienia nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Więc pierwszą rzeczą, do której zawsze zachęcam osoby, z którymi pracuję, które są w takich procesach, jest to, by pozwolić sobie na żałobę przez taki czas, jaki jest potrzebny i niech będzie to świadoma żałoba. Tak jak mówię, ta świadoma żałoba, ona ma inny wydźwięk. Ja dedykowałam sobie takie przestrzenie czasowe w ciągu dnia, kiedy zwyczajnie pozwalałam sobie czuć wszystkie emocje z tym związane. Pozwalałam sobie czuć ten smutek, ten żal, to poczucie niesprawiedliwości, ponieważ tam jest dużo, dużo emocji, które chcą wypłynąć i nie można tych emocji blokować w żaden sposób. Ale jeżeli je sobie dawkujemy przez cały dzień, to one się tak sączą i sączą i sączą i sączą i sączą i tak naprawdę cały dzień mamy zatruty przez te emocje. Kiedy pozwolimy sobie dać sobie konkretny czas, i tu nie mówię, żebyśmy sobie zegarek ustawiali, tylko żebyśmy usiedli z tym i faktycznie świadomie przebyli, przeżyli to, co się w nas dzieje, dając uwagę tym emocjom, wówczas jesteśmy w stanie dalej żyć i funkcjonować. Może nie na najwyższym poziomie ekscytacji, ale dalej jesteśmy w stanie wstać rano, uszykować dzieci do szkoły, mimo że mamy wewnątrz siebie żałobę i smutek, to mamy do tego prawo. I kiedy mówimy o tym innym, też dajemy innym wiadomość zwrotną, że to, co się z nami dzieje, jest wciąż w nas żywe. I najgorszą rzeczą, którą możemy od innych dostać, to poganianie nas w tym. Wtedy ta żałoba się nie dopełnia. Ale kiedy żałoba się dopełni i kiedy pożegnamy i rozstaniemy się, wówczas pojawia się przestrzeń na nowe. I tak jak Angelika napisała, te osoby nigdy nie znikną z naszego życia. My zawsze możemy mieć z nimi kontakt. My zawsze możemy wejść w procesie medytacji i połączyć się z tymi osobami. My zawsze możemy napisać list do tej osoby. Zawsze możemy napisać, jak jest nam ciężko i co przeżywamy. I wraz z tym listem pozwolić sobie, by to uwalniało się z nas.
A możemy rozpaczać przez 10 lat i uwiązać się ogromną, ogromną kulą żalu, poczucia niesprawiedliwości, krzywdy, opuszczenia, samotności, wielu pytań, dlaczego się to stało, dlaczego on mnie zostawił, dlaczego ona odeszła, dlaczego ja teraz jestem sam, sama ze wszystkim. I to może się ciągnąć do końca naszego życia, nie dając nigdy uwolnienia ani nam, ani temu, który odszedł, czy która odeszła. I na koniec tego live'u jest takie powiedzenie. Chcę się z wami podzielić tym powiedzeniem, bo to jest powiedzenie, które bardzo często się przewija. Powiedzenie, które mówi, że czas leczy rany. To jest coś, czego ja słyszałam bardzo często jako dziecko. Kiedy ktoś płakał na pogrzebie, to pocieszano go właśnie w ten sposób. Czas leczy rany. Moje doświadczenie i ogromu, ogromu ludzi jest takie. Czas niczego nie leczy. Na pewno nie leczy ran. Czas może coś przykryć, schować, ale na pewno nie zaleczyć. Rany leczy tylko i wyłącznie świadomość, świadome przeżywanie i uwalnianie emocji. Na pewno nie czas. Więc jeśli ten live z wami rezonuje, jeżeli czujecie, że jest w nim wartość, to przekażcie go proszę dalej. Niech inni również z tego skorzystają, biorąc pod uwagę to, z czego doświadczamy obecnie w życiu, nie tylko w przestrzeni tego, że odchodzi wielu naszych bliskich, ale też w przestrzeni ogromnej transformacji, przed którą każdy z nas staje, gdzie pewne aspekty naszego dotychczasowego życia nie sprawdzają już się w tym nowym czasie, który następuje na Ziemi. I trzeba się z nimi pożegnać. A jak się nie będziemy z nimi żegnać, to będziemy bardzo silnie uwikłani w to stare. Nie będzie to nam służyło, będzie to nam ciążyło, będzie to truło nasze życie, będzie to zatruwało naszą energię, a nowe, które idzie, jest piękne i jasne. Sami będziemy blokować się przed tym, co nowe. Jakkolwiek jest trudna, pożegnanie, śmierć, żałoba, tak, niesamowicie ważne jest, by pozwolić sobie na to, by wejść w ten proces świadomie, przez taki czas, jaki tego potrzebujemy. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Uwielbiam, kiedy jesteście aktywni i kiedy piszecie komentarze. Czuję wtedy, że jesteśmy w połączeniu i w niesamowitym zrozumieniu, że ze sobą rezonujemy. Bardzo mocno mnie to wówczas wspiera, kiedy prowadzę live'y. Odpiszę na każdy Wasz komentarz i przeczytam każdy z nich. Teraz się już będę z Wami żegnała. Do zobaczenia jutro, kochani. Pięknego, cudownego i słonecznego dnia. Wiele, wiele miłości dla Was i dla każdego tego, który zdecydowałby odejść.